Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. Zupałka i witam was w kolejnym odcinku Let's Playa, końca nie widać czegokolwiek, ale The Binding of Isaac Afterbirth Plus Keyboard Edition, spróbujemy teraz klawiaturą. New Run, Hard, czym by teraz? A może zrobimy sobie randoma? Zrobimy sobie randoma. Czy da? Okej, nie jestem zły na ten wybór. Tylko, że tutaj potencjał na śmierć na samym początku jest dosyć duży. Co mnie zdecydowanie nie cieszy, ale najwidoczniej gra nam tutaj rzuca jakieś koło ratunkowe w postaci Spirit Hearta. Okej. Znowu odbyty? Odbyty kukurydziane? Out. W ogóle strasznie dużo hemeroidów tam te odbyty mają. Strasznie duże, więc nie wiem, jakiś proktohemolan trzeba im kupić czy coś. Powinien być taki przedmiot w grze, fuck my life. Dobra. Okej. I teraz jakiś ładny, doski, boski przedmiot, okej. Nawet nie wiem, co to za przedmiot. Holy water, nosz do uźwy nędzy. Holy water jest tylko i wyłącznie użyteczny, kiedy obrywam. A chodzi nam o to, żebym nie obrywał. Więc nie jestem pocieszony. Zdecydowanie nie. Kluczałkę, skrzyniałkę z kolejnymi kluczałkami. Dobra. Duke of Flies. Przynajmniej ten boss nie jest taki tragiczny. No. Powinienem się po prostu zamknąć i nic nie mówić. Już nigdy więcej nie powiem, że coś jest prostego w tej grze. Nie ma takiej szansy. Nawet nie mam żadnej bomby, żebym mógł sobie przyspieszyć tą walkę. Dobra. Obrywaj ode mnie. Dlaczego w ogóle nie użyłem mojej księgi? Jezu, jak jestem głupi. Myśl. Zupałkę. Myśl. Out. Dobra, życiałkę i przedmiotałkę safety pin. Gro, daj mi coś dobrego. Wierzę w ciebie. Wiem, że nie jesteś zła do szpiku kości. Widać od razu po mnie, że jestem top competitive player, nie? No, widać, nie? Widać. Kuźba. Restart. Pieniądz. Kukurydziaki, out! Awon! I się powinno okazać, że to wcale nie są kukurydze, tylko coś innego. Nie wiem, kamienie żółciowe. Cokolwiek. A co, teraz mapy? Nie? Okej, nie mamy mapy. O Jezu, ktoś tu się roztapuje. Dobra. Jest i przedmiot. Tylko najpierw muszę ten pokój przeżyć. A na to się nie zanosi. Dobra. Pełna powaga. Pełne skupienie. Ale nie, no nie może być pełnej powagi, pełnego skupienia, no bo to wtedy nie jest let's play, tylko gameplay, bez komentarza, Nie, no trudno, będziecie musieli żyć z moimi porażkami, tak jak ja z nimi żyję już od wielu lat.
Dobra. Bombałkę i dajcie mi dobry itemałkę. To nie jest kuźwa dobry itemałkę. Kuźwa. Dobra, może znajdziemy jeszcze gdzieś jakieś eurocenty. Więcej tu was, więcej. Zablokowałem cię. Na kamieniu. Ale jak oni pierdzą. Ale jak oni pierdzą. A nie wiem. Jak ktoś ma aż takie gazy, to trzeba, nie wiem, zatrudnić taką osobę w jakiejś elektrowni wiatrowej czy coś. Chyba, że to tak nie działa. Dobra, cencik. Znikaj. Tabletałkę. Okej, nie ten przycisk. Dobra, ale mamy centałki. Więc może uda nam się wymienić tego przedmiota na coś lepszego. No, nie jest to coś, co chciałem zobaczyć, ale niech już będzie. Dlaczego ta gra mnie aż tak szykanuje dzisiaj? To jest za dużo. Leave Mr. Zupski alone. Nie no, dobra, restart. Potrzebujemy po prostu jakiegoś dobrego, startowego przedmiotu i wtedy wszystko pójdzie dobrze, zgodnie z planem. Co to jest? Co? Nie mam zielonego pojęcia, co robi ten przedmiot. Okej. Dobra, jeszcze tu jeden. Dobra, kluczydło. Wow! Opanuj się. Tableteczka. I'm drowsy? Co robi ten przed... ta tabletka, bo... Dobra. Zaraz się z bosidłem zmierzymy. Pamiętaj o tym, że masz księgę. Z tą księgą powinno pójść o wiele szybciej. Więc jak idzie szybciej, to jest już mniejsza szansa. Co tu się dzieje? Idzie mi po prostu wyczepiście, no! Out, 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 out. Dobra. Nie mamy bombałki. Więc nie możemy tego pięknego, kolorowego kamienia rozwalić. Który mógłby mieć dla mnie niebieskie serduszka. Który bym raz, dwa oczywiście utracił. Kolejne obsarance. Te takie małe główienka, które ci wypadają z odbytu. Gdy trzymasz i trzymasz i nie możesz dojść do kibla. Czyż nie? O, już się nie brzydźcie tak nie wiadomo jak. Doskonale wiem, że spotkało was to. Dobra, nie znaleźliśmy naszego itemałkę.
Więc więc robimy krok wstecz, a nawet parę kroków wstecz w poszukiwaniu naszego przedmiotu. Okej. Nie. Niestety nadal jesteśmy bez bomb. No i najwidoczniej nie zmieni się to teraz. Albo zmieni. Okej, czy ogień nadal mnie rani? Zgaduję, że tak. A może tu? Bo może od razu secret room znajdziemy? Yes! Pieniądz? Pieniądz! Jas. Okej, okay, zaczynamy iść w dobrym kierunku. Out. Okej. Okay. Nie było cudów, ale... O, i możemy nawet do sklepu wejść. Patrzcie, jak to wszystko się dobrze układa. Power pill. To na bossa. O nie, Hunt, nie lubimy go. Ale jak już musimy, to musimy, no. Noż. Out. Gin. 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 Przynajmniej żeśmy przeżyli pierwszy poziom. Wowza! Wowza! Okej, okay, dobra. Co się teraz tutaj będzie działo? Jakie szykany tutaj na mnie czekają? Okej. Okay. Okej. Okay. Dobrze jest. Challenge room na nieznany mi przedmiot. Dobra, to naładujemy sobie księgę i wrócimy do challenge rooma. Bo a nóż je nóż, przedmiot tam to będzie ten przedmiot, który zagwarantuje mi sukces. Bo na razie jesteśmy bardzo daleko od sukcesów. A chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy to zmienić, zdecydowanie. Okej, okay, dobra. Jesteśmy naładowani ekscytacją walki w tym challenge roomie. Piercing shots. W sumie to czemu nie? Ale jakiś wybitny to przedmiot raczej nie jest. Koniec? Czy jeszcze jeden? Ku nic! Dziękuję. I bez obrażeń. Nie. Nie podchodź. Padżonku. Okej, okay, ten ogień mnie nie rani. Ciekawe, czy każdy ogień mnie nie rani, czy tylko ten. Come to mama. Out, out, out. Out, out, out. Poszły sobie w cholerę stąd. Cool. I mamy trochę tych kluczy, więc możemy wejść.
O, jest The Nation Machine. Czyli on istnieje nadal, dobra. Serduszko jak najbardziej. Gdzie jest mój przedmiot? Gdzie jest... Krzyż, nie, no, przedmiot. Chyba, że jest przedmiot krzyż. Jest przedmiot krzyż przecież. I on z tego co wiem daje obrażenia. Więc może po bossie dostaniemy. The devil! Pride. Okej. Co tu mamy? Czy to będzie super wąski pokój? Nie, nie jest. No niestety oberwaliśmy. Metal plate. I co mi to daje? Nie znam się. Nie znam się na tych przedmiotach jakichś nowych, dziwnych. Okej. Okay. Już walczyliśmy z monstro. W sumie w tym odcinku już raz monstro nas zabiło chyba, więc... Do 3 razy sztuka monstro, do 3 razy sztuka. Aj, 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 aj. Tears up. Czy to zrobić? Fear shot. Dobra. Lecimy dalej. Cave Swan. Czy ja znowu zapomniałem księgi mojej użyć? Ja się aż proszę, kuźwa, o śmierć. Ja się po prostu proszę. Dobra. Nie! Nie będziesz mnie tu ostrzeliwać. My feet feel stronger. Cóż to oznacza dla mnie? Okej, okej. Ten Fearshot okazuje się lepszy niż myślałem. Zdecydowanie. Ups. To mi się nie podoba. Dobra, idziemy szukać mojego przedmiotu, ale wejdziemy też do sklepu z nadzieją na serduszko. I serduszko znaleźli oni. Znaleźli my. Czy to jest challenge room? Skrzyniowy. I no w teorii to mam tyle kluczy, ale równie dobrze mogę tam zginąć, a... W skrzyniach może nie być nic dobrego. O nie! Skoszne kości? Wow! Jak dobrze! Jak radośnie! Bo mam serce! Dziękuję ci, gro! Dziękuję ci, RNG! Nie. Co to jest? Nie wiem, zbieram te przedmioty jakieś dziwne.
co się stało ze starym poczciwym nożem, z Brimstone'em i innymi takimi. Tylko pierwsza generacja Pokémonów. Nice. Fuck. O, jakie one są grzeczne, jak są przestraszone. Ani jednego pierda krwawego na mnie nie rzucają. Dobra, kluczydła. Nie będziemy robić tego challenge roomu. A. Mam, nagromadziłem troszkę niebieskich serduszek. Nie po to, żeby je teraz tam zmarnować. Więc sobie darujemy. Ale do sklepu wejdziemy? Nie pamiętam, co to mi daje, ale było w miarę tanie. O Jezu, to jestem ja. Nie wiem, po cholerę mi to, ale jak jest tanie, to kupię. Okej. Diabelstwo! Dwa diabelstwa. Nie idzie to zbyt dobrze. Jestem po prostu zardzewiały. Jestem po prostu zardzewiały. Za długo w to nie grałem. Czy ta szata nie daje mi też niebieskiego życia? Czy ja się zabiję, jak to wezmę? Nie, nie będę tego robił. Bo... to by już przekroczyło pewną pulę wstydu. Nie, nie jest to warte ryzyka. Chariot i The Devil. Weźmiemy sobie Chariota na razie. Bo Chariot nam daje nietykalność. O Jezu, przerastają mnie takie rzeczy. Dobra. Tears up! Jak najbardziej! Jak najbardziej! Odejdź! Odejdź, przebrzydły demonie! Nice! Nice! Coś dobrego, nic dobrego tutaj nie ma! Znaleźliśmy bossa. Znaleźliśmy bossa, ale bym chciał znaleźć przedmiot najpierw. O ile dożyję tego. Albo sklep. Bo troszkę pieniążków nagromadzili mi już. Idź w cholerę. Out. Out. Jaka jest twoja historia? Okej, okay. Skończyła się. To najważniejsze. Co to jest? Nie mam pojęcia, co to mi daje. Ale co tam? Bierzemy. Hello. Wy wyglądacie dosyć nieszkodliwie.
Ale to już było bardzo szkodliwe. Dobra. Jeden snajper został. Jej! Muszę uważać, bo ten zombie boy wrzuca mi niebieskie muchy. Równie dobrze mógł spowodować wybuch czarnej muchy obok mnie. Dobra, jednego centa nam brakuje, żeby zrobić zakupy. A my nadal nie mamy naszego item roomu. No ni w cholerę. Okej. Okej. Żyją. Ale ten poziom lubi, kurde, te wybuchowe. O nie! Okej. I tak właśnie zakończyliśmy grę. Jezu, przestraszyłem się tego ognia. Co jedynka robi? Jedynka robi coś dziwnego. Okej, jedynka wymieniła mi wszystkie przedmioty. O Jezu, jak długo mi się ładuje! Nie wiem jeszcze, czy ta zamiana była dobra, czy zła. To się okaże. Już zaraz, w tym momencie. No w sumie dużo obrażeń zadajemy, ale... strasznie długo nam się to wszystko ładuje. Speed and shot speed up. A żeby to nam się szybciej ładowało, to bym potrzebujemy tier zap chyba, co? Łoho, 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 łoho. Okej. A tamte gnoje nadal strzelają. Kurde, to ładowanie się. Na szczęście moje pająki dosyć dużo obrażeń zadają. Więc... what? Tyle tych tabletek i nic ciekawego. Okej. I can see forever, byśmy mogli wziąć. Tyle tabletek i nic porządnego. Co ja wlazłem? Tam padżong jest. No nie mogę się naładować. Okej. Zaraz zginiemy. Tak tylko uprzedzam, jakbyście się już sami nie domyślali.
No ale hajs się zgadza. Gdybyśmy tylko mogli szybciej strzelać, no bo damage mamy super. Z tego co widzę. Zrobimy to. Tears up. Halleluja. No nie, nie trafiłem. Okej. Matula. Fuck. No dobra, ale w końcowym efekcie opłacało się. Okej. Jest i item room, no w końcu. Co to jest? Co to jest? Creep shots? A, jakieś dodatkowe strzały mam. No okej. Nic rewelacyjnego, ale... What? O Jezu. Tak, tak, tak. Życie, tyle życia. Dobra. Nie, no w sumie mamy dużo bomb. Więc zrobimy to już do końca, porządnie. I już nic więcej nie było. Bosie, myślę, że jestem na ciebie gotowy. Żeby... O Jezu, nie mogę takich rzeczy mówić, na pewno teraz tego pożałuję. Nie mam jak się tam dostać. A nie, mam jak się tam dostać, ale musiałbym poświęcić życie, a tego na pewno nie chcę robić. Trochę mi zajęło nagromadzenie tego życia. Byłem bliski śmierci niejednokrotnie. Fuck. Dlaczego ten poziom jest taki ogromny? Tak w ogóle, chciałbym się dowiedzieć. Necropolis 1, to nie jest żaden poziom XL. Co? 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 Cholerne ognie pewnie mnie zasnajpowały. Okej, życie, jak najbardziej. Okej, szybko poszło. No, tylko teraz tego dziadygę trzeba trafić. Cool, cool. Szkoda, że Devil Deala nie było. Bo mamy trochę tych czerwonych serduszek, które moglibyśmy się pozbyć. Nie jestem do nich aż tak przywiązany. Koniec? Koniec. Yeah. Dobra. Mamy maksimum życiałki. Tylko żebym teraz... Kurde no. Myślałem, że uda mi się trafić oba.
Trochę kart tam wypadło, ale... Nie dzięki. Okej. Trochę tych pieniędzy nazbierali. Nie, dobra, dobra. Nie będę się w to bawił. Nie, tam nie wchodzimy. Konserwujemy nasze niebieskie serduszka. Hello. Bye bye. Ładuj się. Okej. Uuu, blisko było. Na szczęście na blisko się skończyło. Ktoś jeszcze? Jesteś tu jeszcze. Ile pieniążków. A my jeszcze ten funny pack mamy? To w ogóle chyba nas zwiększa. Lód. Czemu nie? Two of spades to co? Klucze? Dobra, no ale po co mi to? Ile pieniądzów? Dobra. Co? Dlaczego to teraz wokół mnie lata? Nie rozumiem. Nie rozumiem tego przedmiotu. Czy trinketu, sorry. Nie przedmiot. Nie linczujcie mnie. Czym jesteś? Na pewno niczym do fajnym. Gigafart. Pysznie. Dobra. A nie ma tam drzwi, a tak dlaczego nie mogę wejść? Cool, cool. Szybko sprzątnęli im. Schoolback. A, nie mogę kupić, bo mam życie pełne. Turn back time. If I could fly away. Co to za przedmiot? Nie wiem co... Nie wiem, co mi daje ta klepsydra też. Okej. Gdzie jest bosidło? Kończmy to. Kończmy ten poziom. Jest dwa razy Wheel of Fortune? Okej.
Two of Hearts, użyjmy sobie to. Pełnia życia. I idziemy zmasakrować matkę! Jakkolwiek to brzmi. Okej, dobra, lecim dalej, dalej, lecim, lecim dalej! Tylko zobaczymy, jak daleko dolecim. Nie. Nie. Doskonale sobie zdaję też sprawę z tego, że gdyby nie tamten Dice Room, który mi wylosował taki potężny atak, byśmy się tutaj nie znaleźli. O nie, laserowe gnoje. Dobra. Wow! Troszkę zbyt intensywnie. Jeszcze? Nie, dobra, koniec. I nie. Nie ma takiej mowy. O Jezu! Fuck, przecież zostawiły tamte. Tamte. Krwawe ślady raniące. If I could turn back time. Okej, sporo się tu dzieje. Ale na szczęście nic do nas nie strzela. Więc to jest sukces. O Jezu. No i co to mi daje, że się cofam? Nie wiem, nie rozumiem trochę tej klepsydry. Nie rozumiem trochę, po co ona jest. Something's wrong to coś takiego czarnego zostawia na podłodze, więc weźmiemy to ze sobą. Fuck. Gdzie jest boss? Dobra, wychodzimy stąd. A, tu jest pan przycisk. Oczywiście, oczywiście. Pieniądze, ja się pytam teraz. Jezu, to nawet nie jest poziom XL, a jakie to jest ogromne. Okej, okay, laserowego dziada sprzątnęliśmy na początek, z czego się bardzo cieszę. W ogóle dwie te dziwne rzeczy wokół mnie latają. Daddy Longlegs. Co to jest? Belly button? Okej. Okay. Dobra. Co tu mamy dalej? Obsrance, zasrance, obsrywają zasranca. O tak, to co uwielbiam, nie widzę mojego życia. To co tygryski lubią najbardziej. I to na pieniędzy. Jakby ona mogła mi teraz w czymkolwiek pomóc. Dobra. No, nie naładowałem się. Dobra. To na kluczy, ponieważ bardzo mi się ona przyda. Ups.
Okej. Gdzie jest boss? Dajcie mi go. Dajcie mi bossa tu. Okej. I jeszcze tylko ty. Dobra, naładujmy się i wchodzimy. I jadka, i jadka. Karty, magician i magician. Okej. Arcade. Mamy trochę pieniądzów, więc możemy sprawdzić, czy coś dobrego z tego wyjdzie. Serio? Okej. Ani razu nic nie wygraliśmy. Ani razu. Po prostu jakieś paranoje. Okej. Okej. Dobra, teraz już tylko te stacjonarne dziady zostały. Dobra, musimy się cofnąć. Ups, 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 ups. No, dobra. Bombałki. Okej. Okej. Laserowe gnoje! Szybciej się ładuj. Czy ja mogę znaleźć już bossa? Bardzo cię, gro, proszę. Nie przedłużajmy tego. No, oczywiście ja swoje, a gra swoje. Okej, więcej rączek nie ma. Zaraz tylko... O Jezu, ale ten pokój będzie trwał wieczność. To nam ładnie poszło. Nie wiem, jakim cudem mnie oberwałem, ale jestem z tego bardzo zadowolony. Okej, laserowe gnoje. No nie, nie zabiłem go. Isaac. No, ładuj się! Dobra. Shadow Baby? The Caves? Tak. To jest damage up. Więc zdecydowanie tak. Dobra, lecimy w górę. Katedro, nadchodzę. No tak, z tego co pamiętam, to katedra ma dobrą muzę. Ale strasznie ciemna jest ta katedra. Fuck. O, życie. Okej, dobra, więc mogę się cofnąć i powtórzyć dany pokój i moje życie wraca do pełni. No dobra.
Out. Nie zabiłem go? Jeszcze? Serio? Serio? Powtórka. Naładuj się. Okej. Jezu, gdybym wcześniej ogarnął. Co daje mi ten przedmiot? Jakie złoto to jest. Okej. Niebieskie łognie. To jest potencjał na niebieskie serca. No dobra, jedno dostaliśmy. O Jezu, tu będzie jakiś pierdolnik teraz. Tyle tego tu będzie latać. Fuck my life. No, jeszcze w nic nie trafiłem przed chwilą. Boję się tego pokoju. To jest za duży pierdzielnik. Nie, 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 nie. Dobra. Być może uda się tak, że nie będziemy musieli robić tego pokoju. Może tam wcale nie ma bossa. No, już wolę z wami walczyć, nie z tamtymi. Nie. Cool. Co się stało? Nie wiem, co się stało, ale coś się stało. No dobra. Więc niestety to nie jest droga do bossa. Jeszcze tam w dół może jest droga do bossa. Serio, nie chcę robić tamtego pokoju z Envim. Najwyżej ten, wyjdziemy bombą z tamtego pokoju. Okej. O Jezu, dużo tutaj się dzieje. Okej. Kurde. Widzę serce. Czy to jest pusty pokój? Tak po prostu pusty pokój? Okej. Podejrzane. Nie powiem, że nie. Dobra, nie potrzebuję tego pokoju robić. Więc niestety musimy wrócić do pokoju, gdzie Envy siedzi. Co mnie zdecydowanie nie cieszy. Nie, nie, nie. No ale... jak trzeba, to trzeba. Po prostu postaramy się go nie uruchamiać. I wyjść w miarę szybko. Nie tutaj. Więc musimy wyjść tutaj w miarę szybko. Cool. No i dajcie mi tego bossa, cały poziom musiałem przejść. Dobra, czas na ciebie, Isaac. Okej, ukrył się. A teraz nie trafił. Teraz się nie naładował.
Dobra. Nie było tragicznie. Sukces! Po tej fali porażek. Zrobiliśmy to! Jej! Jeja! Jeja! Cool! Cieszę się. No dobra, to co? Żegnamy się i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!